Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 69. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami Psalmu 44 od wersetu 10 do 17. A jednak odrzuciłeś nas i zawstydziłeś, i nie wyruszasz już z naszymi wojskami. Sprawiłeś, że ustępujemy przed wrogiem, a ci, co nas nienawidzą, łup sobie zdobyli. Na rzeź nas wydałeś jak owce i rozproszyłeś nas między pogan. Swój lud sprzedałeś za bezcen i niewiele zyskałeś na tej sprzedaży. Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadom, na śmiech i urąganie naszego otoczenia. Uczyniłeś nas przedmiotem przysłowia wśród pogan. Ludy potrząsają głową nad nami. Wciąż przede mną jest moja zniewaga i wstyd mi twarz okrywa na głos miotającego obelgi i szyderstwa wobec wroga i mściciela. Rozdział 30 Księgi Powtórzonego Prawa przedstawia możliwość pojednania i odnowy przymierza z Bogiem po okresie nieposłuszeństwa i cierpienia. Mojżesz mówi Izraelitom, że jeśli odwrócą się od swoich grzechów i powrócą do Boga z całego serca i duszy, przestrzegając Jego przykazań, Bóg przywróci ich dobrobyt, zgromadzi ich z powrotem z niewoli i ponownie pobłogosławi ich ziemię. Rozdział ten podkreśla, że wybór między życiem a śmiercią, błogosławieństwem a przekleństwem leży w rękach Izraelitów. Mojżesz zachęca ich do wybierania życia, kochania Boga, słuchania Jego głosu i trwania przy Nim. Z kolei rozdział 31 opisuje przygotowanie do przekazania przywództwa od Mojżesza do Jozuego. Mojżesz ogłasza, że nie wejdzie do ziemi obiecanej i że Jozue będzie przewodził Izraelitom w przekraczaniu Jordanu. Bóg zapewnia Jozuego o swojej obecności i wsparciu. Mojżesz nakazuje również regularne czytanie prawa wszystkim Izraelitom co 7 lat podczas Święta Namiotów, aby przypomnieć im o ich zobowiązaniach wobec Boga. Rozdział kończy się na przekazaniu przez Mojżesza Księgi Prawa Lewitom, którzy mieli dbać o jej przechowanie i czytanie jej przed ludem. Kiedy się spełnią dla Ciebie wszystkie te słowa, błogosławieństwo i przekleństwo, które Ci obwieściłem, jeśli rozważysz je w swym sercu, będąc między wszystkimi narodami, do których Pan, Bóg Twój Cię wypędzi, jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, będziesz słuchał Jego głosu we wszystkim, co ja Ci dzisiaj rozkazuję, i Ty, i synowie Twoi z całego swego serca i z całej swej duszy. Odwróci też Pan, Bóg Twój, Twoje wygnanie i zlituje się nad Tobą. Zgromadzi Cię na nowo spośród wszystkich narodów, gdzie Cię Pan, Bóg Twój rozproszył. Choćby Twoi wygnańcy byli na krańcach nieba, zgromadzi Cię tam Pan, Bóg Twój i stamtąd Cię zabierze. Sprowadzi Cię Pan, Bóg Twój, do ziemi, którą przodkowie Twoi otrzymali w posiadanie, abyś ją odzyskał. Uczyni Cię szczęśliwym i rozmnoży Cię bardziej niż Twoich przodków. Pan, Bóg Twój, dokona obrzezania Twego serca i serc Twych potomków, żebyś miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, po to, abyś żył. Wszystkie te przekleństwa ześle Pan, Bóg Twój, na Twoich wrogów i na tych, którzy Cię nienawidzą i będą prześladować. Ty znowu będziesz słuchał głosu Pana, wypełniając wszystkie polecenia, które ja Tobie dziś daję. Pan, Bóg Twój, poszczęści Tobie w każdym poczynaniu Twej ręki, w owocach Twego łona, w przychówku bydła i płodach ziemi. Bo Pan na nowo będzie się cieszył ze świadczenia Ci dobrodziejstw, jak cieszył się wyświadczając je Twoim przodkom, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w Księdze tego prawa. Jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy. Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć, któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je. I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć, któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je. Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie, w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić. Patrz, kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon cudzym bogom, służąc im, oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. Niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego. Bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. I jeszcze Mojżesz odezwał się tymi słowami do Izraela. Dziś mam już 120 lat. Nie mogę swobodnie chodzić. Pan mi powiedział, nie przejdziesz tego Jordanu. Sam Pan, Bóg twój, przejdzie przed tobą. On wytępi te narody przed tobą, tak iż ty osiedlisz się w ich miejsce. A Jozue pójdzie przed tobą, jak mówił Pan. Pan postąpi z nimi, jak postąpił z Sihonem i Ogiem, królami Amorytów i z ich krajami, które zniszczył. Wyda ich Pan tobie na łup, a ty uczynisz im według wszystkich poleceń, jakie ci dałem. Bądź mężny i mocny, nie lękaj się. Nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Potem Mojżesz zawołał Jozuego i rzekł mu na oczach całego Izraela. Bądź mężny i mocny, bo ty wkroczysz z tym narodem do ziemi, którą Pan poprzysiągł dać ich przodkom i wprowadzisz ich w jej posiadanie. Sam Pan, który pójdzie przed tobą, on będzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie drżyj. I napisał Mojżesz to prawo. Dał je kapłanom, synom Lewiego, noszącym Arkę Przymierza Pańskiego i wszystkim starszym Izraela. I rozkazał im Mojżesz. Po upływie 7 lat, w roku darowania długów, w czasie święta namiotów, gdy cały Izrael się zgromadzi, by oglądać oblicze Pana, Boga twego, na miejscu, które On sobie obierze, będziesz czytał to prawo do uszu całego Izraela. Zbierz cały naród, mężczyzn, kobiety i dzieci i przybyszów twoich, którzy są w twoich bramach, aby słuchając uczyli się bać Pana, Boga waszego i przestrzegać pilnie wszystkich słów tego prawa. Ich synowie, którzy go jeszcze nie znają, będą słuchać i uczyć się bać Pana, Boga waszego, po wszystkie dni, jak długo żyć będziecie w kraju, na przejęcie którego przechodzicie Jordan. Pan rzekł do Mojżesza, oto zbliża się czas twojej śmierci. Zawołaj Jozuego i stawcie się w namiocie spotkania, abym dał mu swoje nakazy. Mojżesz poszedł z Jozuem i stawili się w namiocie spotkania. Pan ukazał się w namiocie w słupie obłoku. A słup obłoku stanął u wejścia do namiotu. Pan rzekł do Mojżesza. Oto ty spoczniesz z przodkami swymi, a lud ten powstanie, by uprawiać nierząd z bogami cudzymi tego kraju, do którego wejdziecie. Mnie opuści i złamie przymierze, które z wami zawarłem. W tym dniu gniew mój zapłonie przeciwko niemu. Opuszczę go, skryję przed nim swe oblicze. Stanie się bliski zagłady i wiele nieszczęść oraz klęsk zwali się na niego, tak iż powie wtedy: czyż nie dlatego, że nie ma u mnie mojego Boga, spotkały mnie te nieszczęścia? A ja zakryję swe oblicze w tym dniu z powodu wszelkiego zła, które popełnił, zwracając się do cudzych bogów. Zapiszcie sobie teraz ten oto hymn. Naucz go, Izraelitów, włóż im go w usta, aby pieśń ta była dla mnie świadkiem przeciwko synom Izraela. Gdy zaprowadzę ich do ziemi, którą poprzysiągłem ich przodkom, opływającej w mleko i miód, będą jedli dosyta, utyją. Potem zwrócą się do cudzych bogów i będą im służyć, a mną wzgardzą i złamią przymierze ze mną. Lecz gdy zwalą się na nich liczne nieszczęścia i klęski, ta pieśń świadczyć będzie przeciw nim, gdyż usta ich potomstwa jej nie zapomną. Ja bowiem znam już dziś zamysły, jakimi się będą kierowali, zanim wprowadzę ich do ziemi, którą im poprzysiągłem. Mojżesz napisał tę pieśń w owym dniu i nauczył jej Izraelitów. Pan dał taki rozkaz Jozuemu, synowi Nuna: bądź mężny i mocny, gdyż ty zaprowadzisz Izraelitów do ziemi, którą im poprzysiągłem, a ja będę z tobą. Gdy Mojżesz zakończył całkowicie pisanie tego prawa w księdze, rozkazał lewitom noszącym Arkę Przymierza Pańskiego: weźcie tę księgę prawa i połóżcie ją obok Arki Przymierza Pana, Boga waszego, a niech tam będzie przeciwko wam jako świadek. Ja bowiem znam wasz upór i twardy kark. Oto jak długo żyję z wami, opornie postępowaliście względem Pana. Cóż dopiero po mojej śmierci? Zbierzcie u mnie wszystkich starszych z waszych pokoleń i zwierzchników, abym powiedział do ich uszu te słowa i wezwał przeciw nim niebo i ziemię na świadków. Wiem, że po mojej śmierci na pewno w przyszłości sprzeniewierzycie się i odstąpicie od drogi, którą wam wskazałem. Dosięgnie was nieszczęście, gdyż czynić będziecie to, co jest złe w oczach Pana, gniewając Go czynami rąk waszych. Potem Mojżesz wygłosił do uszu całej społeczności Izraela wszystkie słowa tej pieśni. Fragment Ewangelii według św. Mateusza, wersety od 23 do 33, kontynuuje konfrontację Jezusa z Saduceuszami, którzy przyszli do Niego z pytaniem dotyczącym zmartwychwstania. Owego dnia przyszli do niego Saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zapytali go w ten sposób: nauczycielu, Mojżesz powiedział, jeśli ktoś umrze bezdzietnie, niech jego brat pojmie wdowę po nim i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było u nas 7 braci. Pierwszy ożenił się i umarł, a ponieważ nie miał potomstwa, zostawił swoją żonę bratu. Tak samo drugi i trzeci, aż do 7. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Do którego więc z tych 7 należeć będzie przy zmartwychwstaniu? Bo wszyscy ją mieli za żonę. Jezus im odpowiedział: jesteście w błędzie, bo nie znacie pism ani mocy Bożej. Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie Boży w niebie. A co do zmartwychwstania umarłych, to nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach: ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. A tłumy, słysząc to, zdumiewały się jego nauką. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.